Miło mi powitać Was w kolejnym kąciku czytelniczym. W tym miesiącu mam dla Was trzy interesujące czytelnicze propozycje. Zapraszam! Na początku miesięcznik dla instruktorów Czuwaj, a w nim wszystko o zmianach w głównej kwaterze i wyborze nowego naczelnika ZHP. Ale także podsumowanie o tym, co działo się przez ostatnie 3 lata, kiedy główną kwaterą kierowała harcmistrzyni Anna Nowosad. Tekst może przywołać wspomnienia, chociażby o 6. zlocie kadry czy pierwszych tygodniach pandemii, która dla każdego z nas stworzyła warunki do pracy, jakich wcześniej nie znaliśmy. Wielu instruktorów zapewne znajdzie w tym podsumowaniu działania, w których sami uczestniczyli, a może nawet które sami tworzyli. Dlatego chciałabym Wam go polecić. Czekamy z pewną ekscytacją na to, co nadejdzie, ale dobrze czasami zrobić podsumowanie i spojrzeć w tył na to, co już udało się zrobić i uświadomić sobie, ile wartościowych rzeczy osiągnęliśmy. W Natropie również pisaliśmy dużo o zmianach w głównej kwaterze, ale oprócz tego powstało dużo bardzo ciekawych artykułów. Wśród nich tekst Ani Mroczek – Rywalizacja w umyśle. Co autorka miała na myśli, mówiąc o rywalizacji? Największym osiągnięciem naukowców badających dwujęzyczność jest odkrycie, że języki w umyśle dwujęzycznej osoby nie funkcjonują jako dwa oddzielne systemy, a wzajemnie się przenikają. Współgrają i często konkurują ze sobą o to, który w danym momencie zostanie użyty, pisze Ania. I o tym właśnie jest ten tekst. O osobach posługujących się więcej niż jednym językiem. A według wspomnianych przez autorkę badań, do tego grona należy już większość ludzkości. Polecam więc lekturę tekstu, bo obala ona niektóre mity o dwujęzyczności, ale także pokazuje jej zalety. Na koniec mam dla Was książkowe polecenie od redaktorki naczelnej kwartalnika Z Perspektywy, pod harcmistrzyni Marty Jerzek. Napisała ona do nas tak. W zbiorze Czuły narrator Olgi Tokarczuk znajduje się esej Ćwiczenia z obcości. Krótki, ale jakże treściwy obraz współczesnych oblicz podróżowania i odkrywania świata. Jako harcerki i harcerze jesteśmy ciekawi otaczającego nas świata. Chcemy go poznawać i zmieniać. Myślę, że wychodząc od lektury tegoż eseju, warto zastanowić się nad wpływem naszych wojaży i wędrówek. To ciekawy punkt wyjścia do rozmowy o tym, czym jest dla współczesnego człowieka turystyka w realnym i metafizycznym znaczeniu. Po otrzymaniu przez Olgę Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla jej książki zagościły w wielu domach i na wielu półkach. Być może i Wy, podobnie jak Marta, czytaliście niektóre teksty i znajdziecie w nich punkt widzenia spójny z naszym harcerskim punktem widzenia? Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa i do zobaczenia w kolejnym odcinku.